Cześć wszystkim, z tej strony Julka i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jakie modele dostałam pod choinkę, także zainteresowanych zapraszam do oglądania. Na pierwszy ogień pójdzie największy model, czyli Breyer Traditional Catch Me. Muszę przyznać, że z początku jak zobaczyłam jego zdjęcie firmowe, to kompletnie mi się nie podobał, ale z biegiem miesięcy, kiedy oglądałam zdjęcia innych twórców, pomyślałam sobie, że w sumie on nie jest taki zły i w końcu zagościł na mojej chciej liście. Muszę przyznać, że oczekiwałam od niego dosyć dużo i się wcale na nim nie zawiodłam. Rzeźba jest naprawdę przepiękna, jest tu tyle zmarszczek i szczegółów, że nie ma czego więcej wymagać. Jeżeli chodzi o malowanie i prepping, to jak na siwego konia, to jest on naprawdę ładnie wyprepingowany, a malowanie też jest naprawdę niczego sobie. Muszę szczególnie pochwalić ogon, bo jest on bardzo ładnie wycieniowany. Jedyne, do czego mogę się w sumie przyczepić, to szwy, widoczne szczególnie na pysku. Schodząc kilka skal niżej, mamy model w skali Little Beats, czyli ogiera lipiceńskiego z firmy Collecta. Nigdy nie był on na mojej chcieliście czy coś takiego, ale w sumie kiedy nadarzyła się okazja, żeby go dostać, to pomyślałam, że czemu nie. I również się nie zawiodłam, bo detalami dorównuje on nawet tradom. I tyle zmarszczek i szczegółów, naprawdę śliczne jest, bardzo mi się on podoba. I ma nieco za chudą klatkę piersiową, a przynajmniej według mnie. No i niestety, jak to większość modeli, starszych modeli Collecta, wyginają mu się nóżki. Kolejnymi dwoma modelami są Breyerki Stablemates z saszetek niespodzianek z serii trzeciej wydanej na 70-lecie firmy. I pierwszym z nich jest Breyerek Fighting Stallion. I jest on w wersji glossy, nie wiem jak to się czyta. W każdym bądź razie wychodzi bardzo ładnie na zdjęciach, co będziecie mogli zobaczyć pod koniec filmu. Mimo iż jest w tak malutkiej skali, to naprawdę ma bardzo dużo szczegółów. Drugim modelem jest Missouri Foxtrotter, ogierek. I jest on bodajże w maści siwej w chreczkę. I muszę przyznać, że faktycznie bardzo ładnie jest odwzorowana ta maść, bo kropeczki nie są ani za duże, ani za małe. Naprawdę model ma coś w sobie i jest bardzo słodki. I to już by było w sumie na tyle modeli, które dostałam pod choinkę. Mi się one naprawdę bardzo podobają. Także jestem bardzo zadowolona. Chętnie również poczytam, co Wy dostaliście w te święta, także nie krępujcie się pisać w komentarzach. Tymczasem do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!